Przed rocznicą ślubu żona mówi do męża. Kochanie, od zawsze marzyłam o butach z aligatora. Słysząc to mąż zakupił potrzebny sprzęt i poleciał do Ameryki. Zapuścił się w las i po krótkich poszukiwaniach napotkał aligatora. Walczył z nim długo, prawie stracił rękę, ale w końcu zwyciężył. Złapał go, obrócił, spojrzał, a skurczybyk nie miał butów. Jasiu ma urodziny. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi. Przyszli kuzyn i kuzynka. Mamo, przyszli kuzyni. Jasiu, nie mówi się kuzyni, tylko kuzynostwo. Znowu rozlega się dzwonek. W drzwiach stają wujek i ciocia. Mamo, przyszli wujek i ciocia. Jasiu, nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. Po chwili w drzwiach stają dziadek i babcia. Mamo, mamo, przyszło dziadostwo. W zakładzie fryzjerskim uczeń zaczął golić faceta. Niechcący zaciął go, a szef zakładu, widząc to, zamachnął się na ucznia pięścią, aby wymierzyć mu karę. Uczeń uchylił się i cios wylądował na nosie klienta. Uczeń goli dalej, ale ręce zaczęły mu się trząść ze strachu, więc zaciął ponownie faceta. Szef znów chciał uderzyć ucznia, lecz ten znów się odchylił i facet dostał w gębę. Uczeń goli faceta dalej i trzęsie się jak galareta. Z tego strachu obsunęła mu się ręka i obciął facetowi ucho. Ten wystraszony szepcze: Kopni pan to ucho pod stół, bo jak szef zobaczy, to mnie chyba zabije. Spotkało się trzech bogatych braci i rozmawiają, co by tu kupić starej już matce. Pierwszy mówi: Ja kupię mamie wielki dwupiętrowy dom. Drugi mówi: ja kupię Mercedesa z szoferem, żeby mogła jeździć kiedy chce i gdzie chce. Trzeci mówi: Mama zawsze lubiła czytać Biblię, a teraz już nie dowidzi i nie może czytać, dlatego kupię jej gadającą papugę, która zna Biblię na pamięć. Wystarczy, że powie, który rozdział i wers, a papuga go wyrecytuje. Jak powiedzieli, tak zrobili. Po jakimś czasie matka przysłała każdemu z nich list. Pierwszy czyta: Ten dom jest tak wielki. Mieszkam tylko w jednym pokoju, a muszę sprzątać całość. Drugi: Jestem już za stara, żeby podróżować. Rzadko jeżdżę, a na dodatek szofer to kawał hama. Trzeci: Synku, zawsze wiedziałeś, co mama lubi. Kurczak był przepyszny. Przychodzi smok na leśną polanę ze zwierzętami i pyta: Nazwisko? Niedźwiedź. Wpisujecie na moją listę, jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem. Nazwisko? Tygrys. Wpisujecie na moją listę, jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem. Nazwisko? Zając. Wpisujecie na moją listę, jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem. A można nie przychodzić? Można. Wykreślam. Pierwsza lekcja. Nauczycielka pyta Jasia: Jak masz na nazwisko? Moje nazwisko symbolizuje to, co pani codziennie bierze do buzi. Nie drażnij mnie, chujowski. Łyszkiewicz. Archeolodzy znaleźli mumię, ale w żaden sposób nie mogli ustalić jej wieku. Próbowali uczeni ze wszystkich krajów. Trwało to długie lata, aż mumia trafiła do uczonych radzieckich. Po trzech dniach mumia wróciła z opisem. Pochodzi z 1345 roku przed naszą erą. Jaką metodą tak szybko i dokładnie ustaliliście? Daliśmy ją KGB, sama się przyznała! Dwaj koledzy po pracy wybrali się do knajpy na wódkę. Późno w nocy wracają do domu przez park. Stanęli pod drzewem, aby się odlać. Jeden z nich patrzy ze zdumieniem, że ten drugi ściągnął spodnie, podniósł jedną nogę do góry i sika jak pies. Władek, czy ty oszalałeś? Wcale nie. Po prostu on mnie ostatnio zawiódł, gdy byłem w łóżku z kapitalną babką i od tego czasu nie podaje mu ręki. Po imprezie rodzinnej zostało mnóstwo żarcia i sporo wódki. Następnego dnia żona idzie do pracy. Wraca wieczorem. Niczego nie ma, tylko pijany mąż. Gdzie wódka? Gdzie sałatki i całe żarcie? A ty co myślałaś, że wyszłaś i życie się potem zatrzymało? Kochanie, postanowiłem, że nigdy więcej nie będę się z tobą kłócił. Nie, no, patrzcie na niego, on postanowił. A mnie pytałeś? Spotyka się dwóch przyjaciół. Jeden z nich jest od niedawna żonaty. Dlaczego nie chodzisz już na ryby? Żona mi nie pozwala. Spróbuj zrobić tak jak ja. W piątek przygotowuję sobie sprzęt wędkarski i chowam go w piwnicy. W sobotę rano, kiedy wstaję z łóżka, odkrywam kołdrę i patrzę na ciało mojej żony i mówię: I to ma być moja żona? Taki hipopotam? Wtedy zaczyna się awantura. Ona wygania mnie z domu, a ja zabieram sprzęt z piwnicy i idę nad rzekę. Wieczorem wracam do domu z rybami. Żona jest zadowolona i godzimy się do następnej soboty. Spróbuj tej metody. Świeżo upieczony małżonek przygotował wszystko za radą przyjaciela. Wstaje rano w sobotę, odkrywa kołdrę, pod którą śpi naga małżonka i mówi: A do diabła z rybami! Po bardzo długim rejsie marynarz wrócił do domu i spędził upojną noc z żoną. Nad ranem synek zagląda do sypialni i zdezorientowany szybko cofa głowę. Nie bój się Jasiu, przecież to ja, twój tatuś. Tak, tak, wszyscy tak mówią. Kochanie, co mi kupiłeś na urodziny? Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego Mercedesa? No, widzę, widzę. No to rajstopę w tym kolorze tobie kupiłem. Stoją dwie kobiety na balkonie. Pierwsza mówi: o, mój stary idzie z kwiatami. Będę musiała dać mu tyłka. A co? Nie macie w domu wazonów? Środek nocy, a do drzwi donka ktoś się dobija. Zaspany donek otwiera a tam koleś, bardzo wzburzony. Co się dzieje? O pierwszej w nocy mnie pan budzi, coś się stało. Chcę się zapisać do PO natychmiast. Przyjdź pan do mnie do biura rano, to pana zapiszę. Nie, ja chcę natychmiast. Okej, okay, zaraz przyniosę papiery. Donek zadowolony. Ma nowego członka, ale coś nie daje mu spokoju. A dlaczego panu tak zależało, aby wstąpić do naszej partii? A no widzisz, wracam po delegacji dzień wcześniej do domu, patrzę, a tam córka leży nać pana w salonie, syn obciskuje się z najlepszym przyjacielem, wchodzę do sypialni, a tam żona w łóżku z kochankiem. To ja im mówię: "To teraz zobaczycie jakiego wstydu ja wam narobię". I przyszedłem prosto do ciebie, Donek. Koło gospodyń wiejskich zorganizowało wycieczkę do Warszawy. Po powrocie kobiety poszły do spowiedzi. Każda po kolei opowiada o wycieczce i każda mówi, że zdradziła męża. W pewnym momencie ksiądz się zdenerwował, walnął ręką w konfesjonał i zawołał. Cholera, jak jest dobra wycieczka, to księdza nie zabiorą. Wędkarz wybrał się na połów. Gdy doszedł nad rzekę, stwierdził, że zapomniał zanęty. Wracać mu się nie chciało. Rozejrzał się i zobaczył małego węża, który akurat upolował robaka. Zabrał mu tego robaka, ale jakoś żal mu się zrobiło węża. Otworzył puszkę z piwem i wlał wężowi parę łyczków. Wąż przełknął i zniknął w gęstwinie. Godzinę później wędkarz poczuł stukanie w nogę. Patrzy, a to ten sam wąż trzymający w pysku trzy kolejne robaki. Małżonkowie wyjeżdżając na wczasy nad morze, chcąc uatrakcyjnić sobie pobyt uzgodnili, że będą mogli zdradzić się po dwa razy. W drodze powrotnej żona nie wytrzymuje i pyta męża. I co, zdradziłeś mnie? Tak, zgodnie z umową, dwa razy. Z kim? Raz z brunetką i raz z blondynką, a ty? Też dwa razy. Raz z załogą statku i raz z jednostką wojskową. Synek? Tak, tato? A ty słyszysz przez ścianę, jak my z mamusią seks uprawiamy? Nie, nie słyszę. No widzisz, a jak walisz konia, to my słyszymy. Poszliśmy z żoną na spotkanie maturzystów z mojej szkoły, wiele lat po maturze. Zauważyłem pijaną kobietę siedzącą samotnie przy sąsiednim stoliku. Kto to jest? To moja była sympatia. Słyszałem, że gdy przerwaliśmy nasz romans, ona zaczęła pić i od tej pory nigdy nie była trzeźwa. Kto by pomyślał, że człowiek może coś świętować tak długo?